ale wnioski przedstawimy o do zmiany operatu, szczególnie do zmiany stref uzdrowiskowych. Jeżeli więcej niż pytań nie ma, to pozwólcie Państwo, że jeszcze na koniec zacytuję. Profesor Boroszczuk mówi, w dobie niezwykle dynamicznego rozwoju różnych form turystyki należy zwrócić uwagę na zjawiska i trendy występujące w Polsce i na świecie. Wzrośnie popyt na turystykę uzdrowiskową oraz usługi sanatoryjne i medyczne. Wzrosną też wymagania klientów naukowe potwierdzone, także wzrost przyjazdu na pewno będzie dzięki tutaj do usług, dzięki nowemu rozbudowującemu się temu uzdrowisku, które pan Szeliński prowadzi. Tak samo i wy, szanowni, wam sobie życzę. Także dziękuję Państwu za udział, za dyskusję i życzę Państwu z okazji zbliżających się świąt wesołych, zdrowych świąt, wszystkiego dobrego. Chciałabym jedno pytanie, które chciałam zadać wcześniej, tylko krótkie.